Dzień dobry, to jest raport Walczaka. Ja nazywam się Tomasz Walczak. No, kończy się lato, widać za oknem. Jest trochę chłodniej. Wieczory już też są chłodniejsze, dni krótsze. A skoro kończą się wakacje, wracamy my. I już dzisiaj mam dla Państwa specjalnego gościa. Anna Maria Dyner, analityczkę, ekspertkę do spraw polityki i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Długie tutaj całe wprowadzenie dla Pani Ani, ale wiemy, znają ją Państwo doskonale, z znakomitą ekspertką, więc za chwilę sobie porozmawiamy o tym wszystkim, co dzieje się wokół Ukrainy, a dzieje się sporo. Chyba półtora miesiąca ostatni raz temu rozmawialiśmy i mieliśmy takie, powiedziałbym, niezbyt optymistyczne spojrzenie na to, co będzie się działo w najbliższych miesiącach na Ukrainie. No i przyszło lato. Stanęła ofensywa rosyjska, te zdobycze terytorialne rosyjskie przez to lato są skromne, bym powiedział, jeżeli nie powiedzieć żadne w skali całej Ukrainy. Za to Ukraińcy zaczęli kąsać bardzo ostro Rosjan. I na tyłach frontu donbaskiego, gdzie hajmarsami bombardowali precyzyjnie bardzo wiele baz i składów broni rosyjskiej. No i ten Krym, który od 3 tygodni też nie schodzi z ust, mam wrażenie, i analityków, i osób obserwujących to, co się dzieje, no bo uderzyło to w serce tego całego mitu Władimira Putina, tego krymnaszyzmu, jak to w Rosji zostało kiedyś nazwane. Co się dzieje w tej Ukrainie? Dzisiaj Rosjanie stoją, a Ukraińcy co, idą z ofensywą, czy na razie tylko po prostu akcje dywersyjne potrafią prowadzić? Ja myślę, że tak naprawdę chyba najwłaściwiej to jest spojrzeć na wielką wojnę i to, jak bardzo stateczny ten front się zrobił w ciągu ostatnich kilkunastu tygodni tak naprawdę. Warto zwrócić uwagę, że faktycznie to, co zrobiło różnicę, to jest artyleria, którą utrzymała strona ukraińska. Wspomniał pan o hajmarsach, zdecydowanie. To, co też jest bardzo ciekawe, że Ukraina na południu w zasadzie była w stanie wyizolować pole walki. Zmusiło to Rosjan do przerzucenia sporych sił na południu Ukrainy, przez co na kierunku donbaskim być może zabrakło tych jednostek. Przez to tam opóźniła się dość mocno ofensywa. Oczywiście Rosjanie znajdują na to dobre wytłumaczenie, dlatego że minister obrony Szojgu całkiem niedawno, kilka dni temu, powiedział, że to ze względów humanitarnych. Dlatego, że to Ukraińcy stosują taktykę spalonej ziemi wedle Rosjan, a Rosja taka biała i puszysta zawsze, więc oni dlatego nie idą taką ławą, tylko metr po metrze wydzierają tą ziemię stronie ukraińskiej. Ale na pewno to, co się już politycznie Rosji nie udało, to jest doprowadzenie do referendów w tych 4 obwodach. Bo tego się baliśmy, to pamiętam, rozmawialiśmy. Tak, w tych 4 obwodach, bo 11 września w Rosji jest tak zwany dzień jednego głosowania. Odbędą się wybory lokalne w 82 podmiotach Federacji Rosyjskiej. I były takie, myślę, plany propagandowe, żeby przynajmniej w obwodach donieckim i ługańskim przeprowadzić te referenda wcieleniowe. To się nie udało i bardzo dobrze też z takiego politycznego punktu widzenia, bo trochę to utrudnia Rosjanom prowadzenie nawet wewnętrznej polityki i wewnętrznej propagandy. A to, co się udaje stronie ukraińskiej, to właśnie utrzymywanie tej linii frontu, bardzo dobre wykorzystanie tego sprzętu, który otrzymują od państw zachodnich i prowadzenie tych akcji dywersyjnych, które jednak też bardzo mocno oddziałują na społeczeństwo rosyjskie, bo myślę, że wszyscy ci, którzy wypoczywali na Krymie i którzy stamtąd musieli uciekać, uciekali raczej w strachu i ze łzami w oczach. I też bardzo dobrze, to znaczy jak oni przyjadą do swoich miejscowości, to opowiedzą, że nie jest tak wcale różowo i bezpiecznie, jak mówi o tym telewizor, więc były to ciekawe miesiące, może nie do końca aż tak zatrważające pod niektórymi względami jak te pierwsze, ale też niestety zapowiada się przez to jeszcze długa walka o te tereny, które Rosjanie na pewno będą chcieli zdobyć. Po kolei rozbierzmy trochę tą pani odpowiedź na czynniki pierwsze. Może zacznijmy od Donbasu i od tej artylerii, bo tam rzeczywiście było widać moment, w którym ta artyleria, te rakiety zachodnie wjechały po prostu na front, zaczęły robić różnicę, bo widzieliśmy te pierwsze ataki na te zaplecze rosyjskie, bardzo precyzyjne, jednego dnia czy w ciągu 12 tych baz zniszczono, dzisiaj to już kilkadziesiąt tych składów broni będzie zniszczonych. Też częściowo oczywiście wojska zostały wycofane, co pani wspomniała, na południe wobec strachu przed kontrofensywą ukraińską. No ale tam widać, że rzeczywiście Donbas chyba nie ma tam sił po prostu Rosjanie już, żeby przejść do przodu.
To prawda. I właśnie to po pierwsze sukces Ukrainy, że udało się tak zamarkować tą kontrofensywę na południu, że Rosjanie jednak przerzucili większe siły i środki na południe, zostawiwszy ten wschód może nie sobie, ale jednak z dużo słabszymi siłami ze swojej perspektywy ofensywnymi. Więc to jest pierwszy element. I drugi element, tak, strona ukraińska bardzo dobrze jest w stanie utrudniać prowadzenie działań bojowych Rosjanom, utrudniać logistykę, niszczyć uzbrojenie. Znów choćby, a to jest południe kraju, ale słynne lotnisko w Czarnobajówce, tak, gdzie regularnie dochodziło do niszczenia samolotów i eksperci nawet się za głowę łapali, jak można po prostu po jednym, drugim, trzecim ataku znowu samoloty w rządku ustawiać. To był taki też symbol trochę tego, czym jest rosyjska armia, prawda? No bo rzeczywiście składa amunicji, gdzie one w ogóle nie powinny być, tylko zwyczajnie na pasie startowym, więc czy w zasadzie prawie na drodze kołowania mnóstwo takich rzeczy, które każą zadać sobie bardzo mocne pytanie o profesjonalizm części rosyjskich wojskowych, a być może butę i pychę tak naprawdę, to znaczy może oni naprawdę uwierzyli aż tak w swoją siłę, że nawet nie przypuszczali, że strona ukraińska może zadać tak dotkliwe ciosy. Niszczenie mostów, pokazywanie przez Ukrainę, że jednak się nie poddają, chociaż teoretycznie już dawno powinni byli pod różnymi kątami. I to jest chyba coś, czego może aż w takim stopniu, żeśmy się nie spodziewali, bo to, że oczywiście strona ukraińska będzie dawać odpór, to było jasne, ale chyba wszyscy myśleliśmy, że jednak te zdolności ofensywne rosyjskie są nieco większe niż faktycznie widać to na polu walki. Mhm. A pani zdaniem, na ile paraliżujące dla tego wysiłku zbrojnego armii rosyjskiej są te niszczenie tych składów, tych baz na zapleczu Donbaskiego frontu? Czy to rzeczywiście wpływa aż tak bardzo na możliwość prowadzenia operacji wojskowych? Czy to jest też bardziej propagandowo wygrywa na tym Ukrainę niż czysto militarnie? Nie, to jednak wpływa dość mocno na możliwość prowadzenia działań, dlatego że pozbawia jednostki atakujące bezpośredniego zaplecza zgromadzonego paliwa, zgromadzonego uzbrojenia, niszczone są też drogi logistyki, utrudniona jest możliwość jakby zaopatrzenia tych wojsk, więc zdecydowanie to oczywiście nie uniemożliwia całkowicie, ale bardzo mocno opóźnia i utrudnia działanie stronie rosyjskiej, a w tym momencie też Ukraina wygrywa dla siebie trochę czasu. Mhm. Pamiętamy tą operację kijowską rosyjską, znaczy tam absolutna katastrofa logistyczna i chyba Rosjanie w pewnym sensie wnioski trochę wyciągnęli, jeśli chodzi o Donbas. Tam oczywiście już sprzętu mieli dużo, no bo od 2014 roku tam byli obecni, ale też chyba udało im się te problemy, które mieli pod Kijowem czy pod Charkowem zlikwidować, w tym sensie, że łatwiej było na front dostarczyć żołnierzy, zaopatrzyć ich w żywność, zaopatrzyć w broń, amunicję. No i to rzeczywiście dziś wracamy do tego punktu, gdzie Rosja była pod Kijowem na Donbasie, czy to za mocno już powiedziałem? Za mocno, dlatego że mimo wszystko ciągle Donbas ma naturalne zaplecze w postaci Federacji Rosyjskiej, więc to jest pierwszy element. Drugi element jest taki, że z punktu widzenia wojskowego to, co się zdarzyło na północy Ukrainy i rajd na Kijów w ogóle się nie powinien był wydarzyć, a na pewno już nie w taki sposób. I wszyscy się zastanawiają, jak to w ogóle jest możliwe, że Rosjanie popełniali szkolne błędy, wysłali ludzi, którzy byli w zasadzie nieprzygotowani po ponad miesiącu przebywania poza własnymi jednostkami, po zimowym poligonie, bytowaniu w warunkach zimowych. I jeszcze bez tak naprawdę zaplecza, no bo Białoruś owszem udostępniła terytorium, ale nie była takim swoim terytorium pod każdym kątem. Więc prawdę powiedziawszy, wszyscy, którzy, też wojskowi, z którymi miałam przyjemność rozmawiać, patrzyli na to z niedowierzaniem, jeszcze mówiąc o tym, że mając zgromadzone w zasadzie takie same siły i środki, a podręcznikowo teoretycznie strona atakująca powinna mieć co najmniej 3-1, Rosjanie otworzyli 5 frontów, więc to się w ogóle nie trzymało w zasadzie żadnej logiki, żadnej sztuki wojennej. Zresztą oni nawet tak naprawdę, Rosjanie, co jest istotne, zadziałali wbrew własnym dokumentom strategicznym, no co już każe się zastanowić, czyli na ile tam faktycznie wojskowi w pewnym momencie mieli coś do powiedzenia, czy jednak nie była to, i to jest jakby wersja, do której ja się przychylam,
że to była bardzo konkretna decyzja polityczna. Bez względu na wszystko został wydany rozkaz, który musiał być zrealizowany, a potem wyszło jak wyszło. Trzeba było korygować plany z 5 wojen, które w zasadzie prowadziła wtedy Rosja na początku tej wojny. No, trzeba było ograniczyć się do Donbasu i do południa. Dzisiaj rzeczywiście tam są najcięższe walki. No i ten Donbas. Tam Ukraińcy mogą pójść do przodu, czy są na tyle wyczerpani, że o żadnej kontrofensywie w Donbasie dziś mowy nie ma? Raczej myślę, że trudno mówić jest o kontrofensywie, bo w zasadzie mamy obrazki z I wojny światowej i takiego bardzo statycznego frontu, gdzie bardzo trudno jest w ogóle sobie wyobrazić jakiekolwiek prowadzenie działań w którąkolwiek stronę na więcej niż kilometr dwa. Więc właśnie artyleria, wojska pancerne, wojska zmechanizowane, to wszystko sprawia i też ukształtowanie terenu częściowo, mnóstwo różnych czynników sprawiają, że w zasadzie ciężko jest mówić o możliwości faktycznego przeprowadzenia kontrofensywy przez stronę ukraińską. I też trzeba brać pod uwagę jedno, że Ukraina jest bardzo wyczerpana już tą wojną i to jest jedno z wyzwań, które to państwo będzie czekało w najbliższych miesiącach, dlatego że przez pierwsze tygodnie, miesiące przede wszystkim do walki były rzucane te jednostki, które były najlepiej przygotowane, najbardziej profesjonalne. One się w większości już wykrwawiły. Dochodzą oczywiście rezerwy, które są całkiem dobrze szkolone i całkiem dobrze motywowane, z wysokim morale, ale tak czy inaczej ten entuzjazm może w pewnym momencie trochę wygasnąć i to jest nic jakby dziwnego, to są wręcz naturalne procesy, więc ja myślę, że pod kątem i wojskowym, i społecznym, i politycznym najbliższe miesiące będą bardzo ważne i o ile Rosjanom się nie udało wygrać tej wojny w ciągu tych pierwszych 3 dni, w zasadzie oni poniekąd przegrali tą wojnę w takim założeniu, w jakim oni mieli, czyli przejęcie kontroli nad całym terytorium Ukrainy, poprzez właśnie przejęcie władzy w Kijowie, nie udało im się to przez pierwsze 3 dni, to myślę, że oni nie złożyli broni i że będą wykorzystywać te wszystkie czynniki, które będą osłabiały państwo ukraińskie w jakiejś perspektywie. Nie ma co się oszukiwać, że też warto będzie śledzić procesy polityczne. Tu pewnie raczej bym odesłała do swoich kolegów z Instytutu, którzy śledzą to na bieżąco. Ale to jest jeden element. I drugi element, że ja ciągle mam z tyłu głowy poczucie, że prorosyjscy harcownicy jeszcze nie do końca zostali uruchomieni na Ukrainie, że ciągle ta agentura, którą Rosjanie tam na pewno mieli, ona pewnie w jakimś stopniu jest do wykorzystania jako pewien rosyjski zasób, więc myślę, że tak, biorąc pod uwagę trudności, jakie czeka państwo ukraińskie społeczne i gospodarcze w najbliższych miesiącach, to na pewno będzie to w jakiś sposób też politycznie wykorzystywane. Mhm. To teraz przeprowadźmy się trochę na południe. Wiemy, że Ukraińcy potrzebują jakiegoś też sukcesu. Trochę to, co pani teraz mówiła, też wskazuje na to, że żeby ten entuzjazm podtrzymać w narodzie, przydałoby się odzyskać jakiś teren. No wiadomo, że Cherson to jest ten kierunek, gdzie była ta wspomniana przez nas zapowiadana kontrofensywa, do której de facto nie doszło. I czy tam na tym kierunku, pani zdaniem, większe są szanse, żeby przełamać Rosjan, chociaż wypędzić ich na tą, to lewy brzeg będzie Dniepr, jeśli dobrze patrzę tak, na mapę. Tak, kawałkami tak. Nie, to będzie prawy brzeg. Z naszej perspektywy, czyli wschodni. W każdym razie wypędzić ich za Dniepr. Za Dniepr, tak, czyli na prawy brzeg Dniepru. Generalnie rzecz biorąc, to też nie będzie takie łatwe. Mhm. Dlatego, że zwłaszcza tutaj ci eksperci, którzy zajmują się OSINT-em, ale nie tylko, oni bardzo mocno pokazują, jak Rosjanie przerzucili tam znaczące komponenty wojskowe. I też Rosjanie uczą się trochę na błędach, wycofują też swoje właśnie zaplecze, nazwijmy to też bardzo umownie, z zasięgu artylerii ukraińskiej, więc starają się też zabezpieczać dalsze możliwe swoje działania. Natomiast myślę, że to mimo wszystko będzie trudne i nadal twierdzę, że nawet ten kierunek chersoński, on był bardziej zamarkowany, też między innymi, żeby opóźnić te działania w Donbasie, tak? To jest cały sprytny system naczyń połączonych. Natomiast mimo wszystko strona ukraińska ciągle niestety nie dysponuje wystarczającymi siłami i środkami do tego, żeby skuteczną kontrofensywę przeprowadzić, zwłaszcza w tych miejscach, na którym też będzie zależało Rosjanom, więc Rosjanie też zaczęli się w pewnym stopniu w niektórych miejscach w miarę umiejętnie bronić. Mhm. Ale to po stronie ukraińskiej mamy ciągle problem technologiczny czy ludzki? Po prostu jest za mało żołnierzy dobrze wyszkolonych, no, czy po prostu cały czas brakuje tego sprzętu, który Ukraińcy nieustannie
mnie proszą Zachód? Jedno i drugie. Dlatego, że oczywiście sprzęt robi różnicę, ale też, żeby się nim posługiwać, potrzebni są dobrze wyszkoleni żołnierze. No i tutaj właśnie dochodzimy do tej bariery zmęczenia i wyczerpania zasobów takich, które były na dzień dobry dla Ukrainy dostępne. Zresztą Rosjanie też mają trochę z tym problem, na całe szczęście, że to nie jest do końca tak, że tylko Ukraina ma kłopot związany z wyczerpywaniem się tych podstawowych zasobów. No niemniej faktycznie Ukraina by musiała dysponować znacząco większymi zdolnościami w postaci sprzętu i ludzi dobrze przeszkolonych, żeby poważyć się na atak w stronę Rosji. Czyli na razie rzeczywiście zamrożenie pewne czeka nas po jednej i po drugiej stronie, bo wydaje się, że Rosjanie też nie mają siły, żeby iść. Z jednej strony problemy kadrowe, o których wielokrotnie już analitycy też mówili, z drugiej możliwości zastępowania sprzętu. Wiemy, że coraz starszy ten sprzęt wjeżdża na front. Tego nowoczesnego sprzętu precyzyjnego Rosjanom brakuje. Jak to będzie wpływać na przebieg tej wojny, pani zdaniem? To właśnie będzie opóźniało działania. No, to nie jest tak, że powstrzyma całkowicie, tylko raczej opóźnienia będą, tak? Bo generalnie czołgi działają, tak? To, że tam jest gorzej chroniona załoga, czy mają gorszą celowność, to jakby nie znaczy, że ten sprzęt nie potrafi przynieść szkód, tak? To samo z innymi systemami. Więc Rosja jest ciągle zdeterminowana, żeby jednak przynajmniej te 4 obwody zająć. I tutaj tu spodziewam się, że dopóki to się nie stanie, to raczej będziemy mieli do czynienia z taką pełzającą ofensywą rosyjską. Potem być może jakaś próba czasowego zamrożenia tego konfliktu. Oczywiście też dużo będzie zależało od strony ukraińskiej, czy w ogóle będzie chciała w ten sposób zgodzić się na pewien znów kupienie sobie czasu i też na zapewnienie sprzętu wyszkolonych żołnierzy, tudzież wyleczenia tych, którzy zostali ranni na froncie. Więc na razie nie wygląda na to. Na razie raczej deklaracje ze strony władz w Kijowie są bardzo ostre i raczej wskazują, że niekoniecznie będą one dążyły do dialogu, aż na pewno do dialogu za wszelką cenę. Zresztą od samego początku prezydent Zełenski i ukraiński rząd dokładnie to udowadniali, że nie ma opcji, żeby za nic zgodzić się na żądania rosyjskie. Więc to też jest ciekawy proces. Tutaj dotykamy jeszcze jednej ważnej rzeczy. Sankcje już trochę działają, zwłaszcza te dotyczące sektora militarnego. I ich utrzymanie będzie bardzo mocno utrudniało Rosji pozyskiwanie technologii do tego, żeby posiadany sprzęt, czy to modernizować, czy właśnie w cudzysłowie wkładać tą nowoczesną technologię do tych środków, które posiadają. I to jest bardzo ważna wiadomość strony Zachodu, że nie tylko samo wsparcie, ale też właśnie utrzymanie sankcji. Utrzymanie sankcji na technologię podwójnego zastosowania. Bardzo też istotne będzie myślenie o państwach, które formalnie są sojusznicze wobec Rosji. Nie myślę tutaj tylko o Białorusi, myślę o państwach Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, czy nawet Chinach. Oczywiście Chiny mogą być pewnym źródłem technologii, czy Indie nawet, tak? Bo Indie też dość istotnie współpracują z Rosją. Niemniej utrzymywanie sankcji jest bardzo ważnym elementem. Wziąć pod uwagę to, co już pani wspomniała, że ta wojna będzie się przedłużać. No, zbliża się jesień. Na początku tej wojny w lutym rządził generał Błoto i znowu wracamy do tego samego scenariusza, to znaczy będą rosyjskie czołgi, a nawet ukraińskie, no bo wiem, że Ukraińcy teraz już też czołgami walczą dzielnie, będą w tym ukraińskim błocie tonąć i to będzie sprawiać, że ten konflikt zostanie zamrożony właśnie na jesień, na zimę, z tego względu, że warunki pogodowe nie pozwolą też prowadzić tak szerokich operacji. Zimą to też jest bardzo dyskusyjne, bo z drugiej strony jak zamarzają wszystkie te błota, to można się po nich przemieszczać, więc niestety zazwyczaj generał Mróz z kolei działał na korzyść Rosjan. Zobaczymy, jak będzie tym razem, ale tutaj też bardzo istotne są te działania strony ukraińskiej, które utrudniają tą logistykę i zabezpieczenie choćby w paliwa, w żywność, w mnóstwo innych rzeczy, które też obniżają morale rosyjskiego żołnierza, który idzie walczyć. Zresztą też jest dość ciekawa kwestia, bo kilka dni temu Władimir Putin podpisał dekret o zwiększeniu stanu osobowego sił zbrojnych Rosji o 137 tysięcy i żołnierzy, nie personelu, tylko żołnierzy.
liczba personelu cywilnego zostanie... O tym też co to nam mówi? To jest po prostu też taka propagandowa zagrywka, jesteśmy silni, możemy zmobilizować jeszcze siły. Czy to jest takie trochę w zasadzie pisane palcem na wodzie i tak naprawdę to wzmocnienie armii zostanie tylko na papierze, na którym wydrukowano ten dekret? Myślę, że ani jedno, ani drugie. To znaczy, po pierwsze pokazuje, że jednak Rosjanie mają swoje problemy z mobilizacją, nazwijmy to, chętnych spoza sił zbrojnych. A mobilizacji nie mogą wprowadzić, no bo byłoby się to przyznanie do porażki, więc ciągle udajemy z ich perspektywy, że jest to operacja czasu pokoju. No ale te 137 tysięcy to jest 7% liczby żołnierzy, którzy teraz są w... Nie, przepraszam, to jest nawet więcej, aniżeli liczby te 7%. To jest 7% obecnego stanu osobowego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Więc to pokazuje, że to jest taka trochę ukryta mobilizacja bez używania tego brzydkiego słowa na M z perspektywy władz rosyjskich. Oczywiście to niby ma być rozłożone w czasie. Również rząd ma zapewnić środki na utrzymanie tych osób. Trzeba je będzie wyszkolić, trzeba im będzie zapewnić sprzęt. Natomiast tak czy inaczej to jednak pokazuje, że Rosjanie cały czas myślą w kategoriach ofensywnych. Dlatego, że gdyby faktycznie udało im się w dającej się przewidzieć perspektywie pozyskać w miarę sensownych żołnierzy w tej liczbie, to też by zmieniło sytuację na froncie, ale myślę, że to będzie trudne. Już dzisiaj wiemy, że trzeba się więźniami ratować, ochotnikami, którzy mają po 40-50 lat i w zasadzie są mięsem armatnim. Wiemy, że ciężko jest przerzucić też z Dalekiego Wschodu rosyjskie wojska, bo niezbyt chętne są do tego. No więc wydaje się, że rzeczywiście wzmocnienie tej armii o te 140 tysięcy prawie osób, no, będzie chyba ponad siły rosyjskie wysiłkiem. No bardzo, bardzo jest to ciekawe, jakie oni zastosują też elementy zachęt, bo nie ma co się oszukiwać, że sporo tych zachęt jest i zwłaszcza niestety dla mieszkańców prowincji Dalekiego Wschodu Rosji, a to te pieniądze, które się otrzymuje, czy nawet odszkodowanie za zabitego żołnierza, no są warte tego, żeby się pokusić o to, żeby pojechać i służyć. No tak, bo z jednej strony kilka tysięcy dolarów za służbę, z drugiej strony za śmierć rodziny dostają łady, to widzieliśmy, więc tam rzeczywiście... Ewentualnie kwestie kredytów hipotecznych są rozwiązywane, przynajmniej tak z niektórych źródeł internetowych można było przeczytać, że w zasadzie tam hipoteka będzie uregulowana, więc... No cóż. Jakiś potencjał jest jednak. Złośliwie mogę powiedzieć, że z perspektywy niektórych kobiet to może lepiej, żeby ten mężczyzna nawet nie wrócił, bo dostanie się odszkodowanie, a nie ma się z nim problemu, a tutaj dotykamy innego kłopotu związanego w ogóle z jakością rosyjskich mężczyzn. Przepraszam, że to ujęłam w ten sposób, jakie problemy ale, to mają. Nie będziemy ale alkoholizm, przemoc domowa i mnóstwo różnych innych czynników, więc no to jest bardzo paskudne, o czym mówię w tym momencie, natomiast ale myślę, może być że... też czynnikiem, który sprawi, że te kobiety będą wypychać tych swoich mężów na front, tak? To, gdzieś ten potencjał jest. A jeszcze chciałbym z panią porozmawiać na temat, to znowu do Krymu wrócę, do tych operacji niszczenia tych baz rosyjskich. Początkowo myśleliśmy, że tak się wydawało, że Ukraińcy posiedli jakąś nową broń i te 300 km od frontu potrafią już zaatakować cele rosyjskie. Dziś coraz więcej wiemy o tym, że raczej działają tam grupy dywersyjne, szkolone przez Amerykanów i cała ta ich taktyka, która z tego co wiemy po wojnie w Gruzji została gdzieś wcielona i Ukraińcy zostali w niej wyszkoleni. Jak pani zdaniem takie grupy dywersyjne działające pewnie też we współpracy z ukraińskimi siłami specjalnymi, na ile mogą być ważnym czynnikiem w tej wojnie? Czy mogą sparaliżować wysiłek rosyjski? Czy to też będzie raczej taka psychologiczna zagrywka, że ci żołnierze nie będą się po prostu w swoich bazach i za linią frontu czuli bezpiecznie? Myślę, że wszystkie te elementy razem łącznie. To znaczy, oczywiście nawet eksperci ukraińscy podkreślali, że zwłaszcza na początku mieli problem z działaniami dywersyjnymi, no bo to są właśnie te siły operacji specjalne, które są przygotowywane w celu prowadzenia tego rodzaju działań bardzo specyficznych i bardzo trudnych. Teraz najwyraźniej wygląda, że strona ukraińska nie tylko ćwiczy i szkoli żołnierzy do prowadzenia regularnych działań zbrojnych, ale i tego rodzaju akcji dywersyjnych. I mamy
tutaj bardzo istotne oddziaływanie psychologiczne idące w dwie strony. To znaczy coś, co w zasadzie na południu zaczyna być coraz bardziej widoczny ruch oporu i to dotyczy zarówno społeczeństwa rosyjskiego, jak i miejscowego. Po pierwsze, właśnie Rosjanie mają wtedy poczucie, że w zasadzie boją się wyjść poza teren przez siebie kontrolowany. Okupacyjne władze mogą się spodziewać podłożonych ładunków wybuchowych pod własne samochody, tudzież snajpera, który się będzie czaił na to, żeby radykalnie rozwiązać problem kolaboracji z Rosjanami. Miejscowa społeczność, zwłaszcza ci, którzy jednak gdzieś w głębi ducha ciągle są wierni państwu ukraińskiemu, no dla nich to jest symbol, że to państwo ciągle działa i że nie zostali zostawieni sami sobie. Z kolei dla Rosjan, no to jest właśnie takie poczucie, że nie możemy czuć się bezpiecznie, komfortowo, że musimy uważać, że musimy dodatkowe wysiłki włożyć w to, żeby chronić siebie. No i tak jak wspomnieliśmy w trakcie tej rozmowy, nawet ci uciekinierzy, w cudzysłowie uciekinierzy z Krymu, którzy przerwali swój wypoczynek, myślę, że no nie, dla nich to będą w cudzysłowie niezapomniane wakacje, więc jakby pod tym kątem będzie to pewne zderzenie rzeczywistości tego, co mówi telewizor i tego, co oni sami przeżyli. Mhm. Bo to też tak się zastanawiam. No, Rosja sama prowadziła bardzo szeroko zakrojoną wojnę partyzancką w czasie II wojny światowej na terenach Białorusi czy Ukrainy. I oni chyba wiedzą, z czym to się wiąże. Tak? Rosja, bo z kolei Białorusini byli chyba najbardziej znanym narodem partyzanckim. No tak, no, Ponomarenko, dowódca przecież tych partyzantów radzieckich, był przecież Białorusinem. Więc w każdym razie to doświadczenie tej partyzantki i ta pamięć instytucjonalna jest w Rosji obecna. I chyba wiedzą, czego mogą się spodziewać. Tak? Jeżeli rzeczywiście ta wojna partyzancka, ta dywersja się rozpocznie, to nie będzie coś, co pewnie przeważy wynik wojny, ale będzie coś, co Rosja będzie absolutnie musiała wziąć pod uwagę w tych swoich kalkulacjach. Ale wróćmy do wywiadu, który robiliśmy dla gazety na początku tego roku, gdzie właśnie żeśmy się zastanawiali, jakie są możliwości w ogóle okupowania całego terytorium Ukrainy przez Rosję. I między innymi tam żeśmy podkreślali, że no wszystko fajnie, ale ruch partyzancki będzie bardzo mocno utrudniał właśnie efektywną kontrolę nad danym terytorium. I myślę, że to jest rzecz... To chyba już się dzieje. To się już częściowo dzieje i myślę, że Ukraińcy są fenomenalni w tym, jak się uczą, jak wykorzystują to, co mają, jak czasami by się wydawało, niekiedy chałupniczymi sposobami potrafią zrobić coś z niczego. Więc okazuje się, że ta partyzantka właśnie szeroko pojęta będzie miała bardzo duże znaczenie. I tu się nie pomyliliśmy, że jednak strona ukraińska, nawet na terytoriach teoretycznie kontrolowanych przez Rosjan, powie, no nie czujcie się tutaj jako siebie w domu. Nawet nie tyle kontrolowanych, co przynajmniej z punktu widzenia Rosji będących formalnie częścią Rosji, pomówimy to o Krymie. No na przykład o Krymie, tak. To jest też ciekawe, tak. Że to pewnie nie tylko te siły specjalne, które gdzieś tam przeniknęły na Krym, tylko jednak miejscowa ludność w ten wysiłek się włączyła, tak należy podejrzewać. Też tak podejrzewam, to znaczy ja sądzę, że tam jednak ciągle zostały te osoby, które gdzieś w głębi ducha pozostały wierne państwu ukraińskiemu. I tutaj nie myślę tylko o Tatarach krymskich, jednak tam spora rzesza Ukraińców mieszkała. Część oczywiście wyjechała po 2014 roku, ale nie wszyscy z różnych powodów. Część musiała przyjąć paszporty rosyjskie, bo inaczej się nie dało funkcjonować po prostu. Natomiast to, co oni w głębi duszy myśleli, z kim byli w kontakcie, to już jest jakby sprawa strony ukraińskiej i w zasadzie warto im kibicować i trzymać kciuki, żeby tego rodzaju działania prowadzili, bo to też w jakiś tam sposób świadczy poniekąd o funkcjonowaniu państwa, o tym, że to państwo się nie poddało. Zresztą nawet jeżeli pomyślimy o czasach II wojny światowej i państwie podziemnym w Polsce, w ogóle niesamowicie zorganizowanej strukturze, to sądzę, że gdybyśmy porozmawiali z osobami, które żyły, mieszkały w tym czasie na ziemiach polskich, to dla nich właśnie było takie światełko, że to państwo jest, istnieje i że nie zostaliśmy zostawieni sami sobie. Mhm. No tak, no i to rzeczywiście ten efekt psychologiczny też nie tylko oddziałujący na stronę rosyjską, ale też na ukraińską, ten pozytywny akurat. Tak, on podnosi morale zwykłych ludzi. Jeżeli na przykład właśnie jakiś, nazwijmy to umownie, mer, szef władz okupacyjnej w jakimś regionie ginie zastrzelony albo wysadzony w powietrze, no to myślę, że wiele osób gdzieś tam pod nosem się uśmiecha w takim momencie lokalnych mieszkańców. Szanowny Freudy się na pewno pojawia wśród lokalnych mieszkańców. I na koniec, pani Anno, zapytam o jeszcze jedną rzecz, bo po tych atakach na Krym ukraińskich
zaczęły się pojawiać pytania, czy Rosja jest w stanie ten Krym utrzymać. Ci uciekający w popłochu turyści, także mieszkający częściowo administracja krymska, dla wielu było dowodem, że Rosjanie już powoli godzą się z myślą, że niekoniecznie po wsze czasy ten Krym będzie nasz, znaczy rosyjski. Jak pani na to patrzy? Czy jest perspektywa tego, że ten Krym może na łono Ukrainy wrócić, czy jednak jest na tyle ważnym symbolem, przynajmniej tej putinowskiej Rosji, że Rosja jest gotowa zrobić wszystko, żeby to się nie stało? Rosja jest gotowa zrobić wszystko, żeby to się nie stało. I to choćby nawet widać po tym, że część elementów systemu obrony powietrznej Moskwy została przeniesiona na Krym. Co jest też niesamowitym działaniem, dlatego że wszystkie te systemy, one zostawiają swój ślad w przestrzeni. Tak bym to też w dużym uproszczeniu pokazała. I myślę, że wywiady państw natowskich, Stanów Zjednoczonych zwłaszcza, wręcz siedzą i zacierają łapki, dlatego że mają w zasadzie pod nosem systemy, które jest dużo łatwiej w tym momencie zlokalizować też pod kątem możliwości ich działania, ale to też pokazuje determinację Rosjan, że stwierdzili, że trochę tak i nawet jak się czyta rosyjską prasę, to jest też przeciekawe, że mamy artykuł, który teoretycznie jest artykułem propagandowym, mówiącym, że wszystko jest okej, ale po drodze, jak się tak odcedzi trochę te informacje, to się okazuje, że na przykład właśnie nad tym Krymem operują ukraińskie drony, że operuje ukraińskie lotnictwo, którego jakoby już nie ma, ale ono jakimś sposobem ciągle jest, że jednak tych ataków było bardzo dużo i nawet choćby to przemieszczenie tego systemu, ono też się nie wzięło znikąd, tak? Więc tutaj częściowo Rosjanie robią dobrą minę do złej gry, a stronie ukraińskiej należy kibicować, żeby w jak najlepszy sposób wykorzystywała te zasoby, które ma. No i myśląc o tym, co mogą ciągle robić państwa zachodnie, państwa natowskie, no to jest wsparcie finansowe, wsparcie militarne, ale też myślenie o tym, jak wspierać państwo ukraińskie pod kątem społeczno-politycznym, bo tak jak wspomniałam w trakcie tej rozmowy, te najbliższe miesiące i hasło tutaj, że zima nadchodzi, nie jest jakby tylko propagandową zagrywką, to faktycznie będą trudne miesiące dla państwa jako takiego. No tak, no bo wiemy, że i ten wysiłek zbrojny kosztuje państwo ukraińskie, utrzymanie tego państwa, które przecież nadal funkcjonuje, to są ogromne koszty. Z olbrzymimi stratami gospodarczymi w infrastrukturze, z dużymi stratami ludnościowymi, z uchodźcami, z przesiedleńcami wewnętrznymi, więc tylko to, tak, a tak tych problemów jest jeszcze więcej, pokazuje, jak duże kłopoty będzie miała Ukraina, albo może mieć Ukraina w najbliższych miesiącach. No i to, co wracamy do tego, co pani powiedziała, znaczy kluczowe będzie zachowanie jedności i bez apelacyjnego wsparcia dla Ukrainy, no bo to rzeczywiście nie tylko militarnie, ale i gospodarczo będzie bardzo trudny okres dla Ukrainy. Pani Anno, wielkie dzięki, że zechciała pani z nami otworzyć ten sezon naszego programu. Świetnie było panią gościć. Bardzo mi było. Państwo jak zwykle pewnie w komentarzach będą zachwyceni tym, co mówi pani Anna. Ja na koniec jeszcze, zanim się z państwem pożegnam, kącik literacki być może w tym roku otworzymy. Nie będziemy trochę mówić o tym, co się wydaje w Polsce, bo dużo ciekawych rzeczy się wydaje. O Rosji już literatura jest przeogromna w ostatnich miesiącach. W zasadzie co tydzień, co dwa pojawiają się nowe książki na temat i Ukrainy, i Rosji. Mogą państwo się wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć. I mamy nową książkę. To jest książka Igora Eidmana. To jest kuzyn zabitego w 2015 roku Borysa Niemcowa. Jest socjologiem. Działał kiedyś prężnie w polityce rosyjskiej. No i on opisał system Putina i ta książka oczywiście nie jest napisana zaraz po wojnie, ona już swoje lata ma, ale pod wieloma względami była prorocza. Więc tu zachęcam państwa do przeczytania. Tak wygląda okładka, ona jest już w księgarniach. Mogą się państwo wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć, między innymi o faszyzmie rosyjskim, którego wzrost Eidman już prognozował jakiś czas temu. Widzimy doskonale, jak się ten faszyzm w Rosji rozwija, jak się prężnie tam trzyma. Więc zachęcam. Igor Eidman, System Putina, w księgarniach już to jest. Bardzo serdecznie polecam. I oczywiście raz na jakiś czas będę państwa tutaj męczył książkami, które warto przeczytać, zwłaszcza o Rosji i Ukrainie, bo cały czas mam wrażenie, że trochę za mało o nich wiemy, a im więcej wiemy, tym lepiej zrozumiemy, tak jak dzięki rozmowie z panią Anną. Pani Anno, jeszcze raz dziękuję za rozmowę, państwu również dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia wkrótce. Jutro już z państwem będzie Janek Zotorowicz, on też już przebiera nogami, żeby się z państwem przywitać po wakacjach, więc jutro Janek, a ja wkrótce z państwem się również zobaczę, więc miłego dnia i do zobaczenia.